Czy dla ciebie długość ma znaczenie? Dla mnie no. Większy f*** tym lepiej. Ma małego to się z nim f***. Nie małe psy stary. Mam coś poczuć, a nie. Chciałem se patyka do wozu. To ma być duży męski f***. Najlepiej trzeba. Nie wstawię tego. Sam początek będzie, no. Nie, proszę. Ja to teraz nagram i teraz ty to powtórz, ok? Nie, nie! O k***, co jest? Ej, statyw mi się rozje... Powtórzysz teraz na nagraniu? Dlaczego nie chcesz grać kobietami, tylko facetami? Nie, nie powtórzę. Nie, bo się wstydzę, jestem stydioszek. No ale, no taka prawda. Nie cają mnie m***i. Dobra, gramy? Tak, dobrze widzicie, kariera menadżerki powraca. Ale wgrałem pewnego moda, który pozwoli nam grać kobietami, żeby jeszcze bardziej poczuć tę imersję naszego zespołu. Tylko jest mały haczyk, bo musieliśmy od nowa zrobić całą menadżerkę i wziąć aktualny istniejący skład. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać, bo my się świetnie bawiliśmy przy tworzeniu pani nowotworów. I myślę, że to może być jeszcze lepsza seria, niż była ona wcześniej. A i pamiętajcie, 10 tysięcy lajków pod tym odcinkiem i nagrywamy kolejny. Jeżeli ich się nie uda wbić, niestety seria przepada. Także czy pani nowotworów i jej skład kobiet będą kontynuować swoją przygodę, zależy tylko od was. Dajmy tej szansę, o. Jak ją nazywamy? Ona wygląda jak na taką Kasię. Kasię. A nazwisko zostawiamy czy zmieniamy? Ale to w takim razie ukraińskie nazwisko trzeba wymyślić. Dobra. Jebasie. Rufij po mordy. Ale to chyba nic nie trzeba zmieniać. Pisz sobie Google Ukrainkę. To tylko wyskoczyłoby ci to. Kasia Nowotworów. Nowotworów. O. Wygląda jak ta z doktora Strange'a. Co to kurwa za mokasyny są? A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Ja pierdolę. No kur... Stawiam ci naszą Kasię nowotworów. Znalazłem nowe opcje w kreatorze. Mesdames et messieurs, voici venu le moment d'accueillir votre nouvel entraîneur. Nowotworu! Co jest? Coś ty kurwa zrobisz? Brzuch mnie boliało! No kur... Ja pierdolę! Czoła ugryzła taka spuchnięta. No. Takiem, zobacz, patrz! Z drugą stroną, tak! Nice. Jak ona wygląda? Pierdolony golum normalnie. Tak, ona jest piękna, Boże. Poznajmy nasz zespół. La Montagne, Brownie. Jakby E zabrać, to pasuje. Caputo, Le Grout, Otu, Szampaniak, Anglais, okay. Blanchard, Gignon, Butler, Tapia. Na ławce masz Elmore, Scott, Mbadi, Hurni, Balogun, Kazakiewicz, Klotz. Gary. Z Gary Pała. Archer. Jezus. Jesus! Jezusa sprzedajemy? Chyba, że dajemy jej szansę jeszcze, ją zostawiamy na razie. Ona ma 31 lat, ja mówię, ojebo. Jezus, niech idzie na krzyż. Ale 1,5 miliona, czy negocjujemy na przykład 1,6 milionów? No negocjujmy. O tak, tak, ta scenka. O tak. Nawet jej fokus nie ma takiej oczy. dzień dobry. Czy mogę panu pomóc? Dobry, chciałem kupić Jezusa od państwa za 1,5 miliona. Jezusa chcesz kupić? Tylko tyle mam akurat. Kurwa, tyle masz tylko... tylko tyle masz w kieszeni. A dasz radę dorzucić jeszcze troszeczkę? Zaproponuj nową kwotę. Weź gadaj nią tak, proszę. Moje kłosak w chuj pasuje teraz. 1,650 000. Wkładam ci taką ofertę. Co sądzisz? Chuj ci w dupę, wiesz? O ty kurwo jebana, co ty? Czekaj, czekaj, dopłacimy 1% od sprzedaży jeszcze. A co to znaczy? Nie wiem, w sumie mrzonka mi kazała to powiedzieć. Słuchaj, Walejki, ja ci proponuję 1,580 000 i to jest moja ostateczna oferta. Niech pani będzie przekonanie, pani to swoją łysiną. No i zajmij pani... się, o tak. Czy pani ogoli? Czym golę brodę? Nie, łysinę. Bierzemy ten puchar chyba najdrosy. Gramy, nie? Pamiętaj, że grałem pierwszy zawodowcy, potem zwiększyłem poziom trudności, także... A ta odchodzi. Jak ty patrzysz, jak oddychał tustami, bo nie da rady oddychać. Dobrze, ty wszystko okej? Tak, tak. Troszkę mnie bolą wargi. Cześć! No ja idę na chemioterapię.
Dzień meczowy. Pierwszy nasz mecz. Valencia! Pamiętasz, w ogóle ktoś grała? Nie. Słuchaj, taktyka jest taka. Idzie mi gros jebać. Nara, idę zwalić konia. Tak jest, kobietki, rozgrzewamy się. Słuchajcie, taktyka jest prosta. Wyrm chodzi w dup. O, sześć, piona. Gdzie ty dajesz tą piłkę? Ej, zlewa mi się ten kolor. Podaj! Czego tak drzesz pis? Ja pierdolę. O kurwa. Ale akcja życia. O kurwa. Nie, czemu mi nie strzeliło? Nie strzeliło mi, przysięgam. No co jest, czemu mi nie podaje? Co ty robisz? Ej, co się dzieje? Co się kurwa dzieje? Masz. I strzel to. Jest! Pierwsza bramka, o tu! Kiedyś kwaśne żelki były kwaśniejsze. No teraz żałują, no tutaj kwasacie, no. W ogóle nie są kwaśne. A czemu tak? Kurwa, skąd mam to powiedzieć? No nie wiem, odpowiedz mi na to pytanie. Nice, ale tak ładnie jest, to zrobiłeś, wszystko, ale ładnie to zrobiłeś. Ja bym miał, co robię? Ej, co jest? O kurwa. Dole. Ale ładne, ale ładne, ale ładne. O. Dawaj, idę na dobitkę! A jakbyście mieli wybór, panowie, nie? Zarazić się kiłą od matki czy od babki, to od kogo byście wzięli? Matki i babki. Pół na pół. Co za różnica? Na kogo byś chciał wyruchać, matkę czy babkę? Aha. No tak. On jeden chuj. I to zostaje w rodzinie, wyjebany. A i załóżcie kanał na YouTube, dostajemy choroby weneryczne. Jestem kurierem, dostarczam choroby weneryczne. Poczekaj, zaraz mogę dostarczyć piłkę do bramki. Dawaj, kurier, dostarcz paczkę. Dawaj! Pokaż im dominację, kurwa, genetyczną. Baby górą. O kurwa, nie wiedziałem, że kiedyś to powiem. I część jakby tak całą serię po prostu napierdalać jakiś żart. Seksistowskie? Seksistowskie, no. Ajaj, nie wiem, co to spalony. Oj, spalony, właśnie w tym momencie nie widziałam. Yes. Yeah, wpakowaliśmy to w końcu. O jak super, zaraz będę mogła wrócić do kuchni z powrotem, bo koniec meczu. Pierdolę. Czysto było, czysto. Nie wiem, co to faul. No kurwa. Jak mam grać na klasie, to będzie porażka jakaś. O, o. Tak kurwa, zrobiłam to. To jest. Minuta została. Bibi. No co jest? Jej. Wow. Ale deszcz pada. Co to kurwa za krople były, ty widziałeś? Ale to takie coś, żeby mi się bania świeciła. A, rozumiem. Nowotwór. Wygląda to, że Elise Legrot ma niewystarczająco skuteczny plan treningowy. Może pomyślisz o modyfikacji planu? Spierdalej. Dobra, zmieniamy na klasę światową. Będzie ciężko. Skończysz tam babcię popychać? Babcia to spadła ze schodów. Ja ją popchnąłem. Oni napierdalają. Teraz bebny, później w domu będą... No, co? Nie wiem, co chciałem powiedzieć, kurwa, nie razu. Biegnę na przeceny. Oddawaj tą kurtkę. Fajna torebka, pożycz. Gramy na facetów w ogóle, widziałeś? Co jest? To pokażemy im, kurwa, dominację genetyczną. Przepraszam. Nie wiedziałam, ile to 2 metry. Myślałam, że biegnę. Dobra, koniec tych seksistowskich żartów, bo mnie będą, kurwa, wyzywać. Ej, nie widać jej twarzy tym, co chodzę, zobacz. Nie widać jej twarzy. Nieblokowana jest. Ajajaj, no gdzie? Nogę wystawił, śmieć. No, oni mają 3 nogi, a my nie. Ale przyku... Strzel! Jest! Spalony! Spalony! Ej, czemu zdjęliśmy? A nie, dobra, teraz szybsza wchodzi. Czemu szybsza? No bo czwarta. To jest taki rasistowski żart, jakbyś się zrozumiał, bo może oni szybciej biegają. Dobrze, że nie gramy w jakieś mistrzostwa pływania, bo by się utopiły jeszcze. Strzel! Jest! No. Stara, bierz piłkę! Rzuć też te pozytywne rzeczy, jak mówię o kobietach, bo widzę, że serio są seksistą. Kocham kobiety górą, tak jest. Wspieram feminizm. Ty powiedziałeś, kocham feminizm? Tak, moim zdaniem kobiety powinny mieć więcej praw niż mężczyźni generalnie. O kurwa, gol. Co kurwa? A co ta chorwa ma być? Ma się zacząć strzelać w końcu, kurwa. Jebana bramkarka. Ej, nie jest źle, chyba jeden raz jak na klasie światowej, to jest chyba nic złego. Kurwa, no poczekaj. Jeden. No poczekaj, no na chuj to mówiłeś. Gdyby nie kobiety, to my byśmy sobie nie poradzili w życiu, nie? To prawda. Czy kobiety to wszystkie najważniejsze wynalazki wymyśliły? Ej, my wygrywamy czy przegrywamy? Przegrywamy jednym tym golem. Jak nie sfaulował, śmieć. A, moja noga, moja pizda. Strzel gola. Kochana, proszę! Chciałabym, ale na paskuje kochana! Ale nie miałem jak, no nie rozumiesz. To zgłosi, kurwa. Albo się daj, byś miała alimenty, kurwa. No.
Jesteśmy przecież za niskie, dlaczego my nagłówki gramy? Przecież to nie ma sensu. Nie, proszę, Dawid, wyratuj to! Mam chorą córkę, Dawid! No i chuj mnie to wchodzi. No i co, no i pierwszy mecz przegrany, tak? Ale to bez problemu, to jest dopiero grupowa faza, nie? To jest dopiero albo wejdziemy, albo nie wejdziemy do pucharu. No musimy wyjść. Chyba nie wyjdziemy. Mamy czwarte miejsce. O, telefon. O, ktoś puka. A dzień dobry, w czym mogę panu pomóc? O, dzień dobry, chciałbym kupić tutaj ale poddanie. Ale masz głos. Kto to powiedział? Chciałem ty kupić... No tak, słucham. Reginę trochę, jak jego papieru bym powiedział. Regina? No tak, tak. A myślisz, że z czego się wzięła właśnie jej ksywka? Kurwa, od bambusa. Chcieliśmy ją wytrzeć. A, rozumiem. Chcieliśmy, że to gówno na twarzy. Chciałbym ją kupić? A ja mam takie pytanie, takie naprawdę. Pan jest gejem? Nie. A o co chodzi? A nie, bo ma taki pan głośnik, jakby pan był gejem, miałby chuja w dupie. No dobrze, to ile pan chce? 3600, taniej troszeczkę. No dobrze, 3600, tak. A daj mi troszeczkę pomyśleć, tak? Muszę policzyć na palcach. Wielofunkcyjna, zagra w piłkę, zrobi dziecko, ale też dużo, dużo rzeczy potrafi, na przykład sprzątać. Ja myślę 5 milionów, co pan sądzi? Ty jesteś popierdolona troszeczkę? Co kurwa popierdolona? Jesteś jebnięta jakaś. Przecież to jest 5 milionów, to jest mało. Proszę, poczekaj. Zrobię ci loda, poproszę. Spierdalaj, kurwa, Golum. O ty, Golum? Bolonia. Będzie ciężko. O kur... No kurwa! No co jest? Strzelają nam tak prosto! No kurwa, weź na coś zrób! Tą kupią babą! No kurwa! Po prostu myślę, że my jesteśmy za słabi na kosę światową, dlatego tak powinniśmy grać na zawodowców. Ale na zawodowców jest za łatwo! Patrz, no strzel to! Widzisz? Kobiety górą! Pu pu pu! O tak, właśnie tak piję kawkę, jak sobie posprzątam! O! Nie kurwa! Wiedziałam, co zrobić. Klasycznie, zapytaj mężczyzn, będzie wiedział. No kur... To co, teraria? No się nie da, patrz jak oni mocno strzelają. Bo to są mężczyźni, nie ma większości. No tak, niech dadzą nam fory! Sędzia! Dotyka mnie! Gwałt, gwałt! Możesz tą piłkę trzymać przy nodze. Co, na pies? Byś jej dał kurwa 20 euro, to mi się wydaje, żeby zaszczekała, no kur... Ja pierdujący mecz. 7-1. Przyjechaliśmy puchar. No to co, sezon zaczynamy. Ale fajnie niebieskie, patrz. Ta co się wkurwia na nich, co jest? Czemu jakieś gole są ale już? Ale chujowo. Czemu już jakiś gol był? Zaczynamy tu chuj 3-0. Ale ta w sensie fajna, jest licznik punktów i duży fajny. Każdy widzi, żeby kobiety widziały dokładne liczby. Ała, uderzył mnie. Dobra, tak piszcie, wcielam się w rolę, nie? Łóżku też tak piszcie. Jak mnie uderzysz, też tak piszcie. Ajajaj, kurwa magia pierdolę. Podaj też Ziro. Proszę bardzo. Bo 60 minut jest, lewą rąk nie strzeliśmy, może coś strzelimy, co? Może w końcu. Jak się strzela? Ktoś trzymała kurwa. To jak, nie wiem, jak kurwa dziecko w pochwie tyle czasu. A dziecko się ile trzyma? 9 miesięcy. Za długo. Nie do rozwój ci wyjdzie jeszcze. Tak właśnie powstaje, skurwysyny. Matka mi za długo trzymała, podduszała mnie w pochwie. Mama chciała, żeby był na pewno sprawny. Dlatego trzymała mnie 12 miesięcy. Mówi, nie, nie, ty jeszcze w środku. Co, że gram babami, to tracę szare komórki. No zobacz, widzisz to? Przecież jak ja bym grał mężczyznami, to bym tak nigdy w życiu nie podał. Na chuj mi się wpierdalasz tą babą. No nie wiedziałem, gdzie chcesz iść, no doskonnie. Dawaj. No i chuj. Witam serdecznie panią Kasię, czy... Ale dzień dobry. Czy uważa pani, że jako pierwszy pani taki debiutancki sobie mecz w tym sezonie, jakby nie patrzeć, bo to jednak mimo wszystko debiut w tym sezonie, pierwszy raz pani już jest zespołem, jakby poza pucharem. Powoli. Jak się pani czuje, że ten debiut właśnie został zakończony remisem? Czy to jest według pani w porządku, czy... Kochaniutki, słuchaj, ważne, że nie przegraliśmy, tak? Moim zdaniem bardzo dobrze zagraliśmy. I to nie moja wina, to wszystko wina mężczyzn. A, rozumiem. To te kurwy, to przez to, że praw nie mamy, rozumiem. Jakbyśmy mieli więcej praw, to byśmy strzelili. Jak ona dziwnie ustami rusza, widzisz to? Ma pani coś botoks, jakiś robiony w ustach? O Boże, bo to jeden? Pani jedna z zawodniczek podobno a ma tak naprawdę formę. To raka, słuchaj, i z tydzień życia, dlatego chcę poprowadzić ten klub jak najdalej. Chciałabym ich poprowadzić na sam szczyt, żeby były... najlepsze na świecie. Nie pytałem. Ty kurwa. Według zespołu nie daje pani wystarczająco wsparcia. Czy według pani
wsparcie występuje? Co to są kurwa zapytania w ogóle? Cipy. To było tyle, śmiej się. Spierdalaj. Jaka wkurwiona. Nie, on mi takie chujowe pytania zadał. Nice! O kurwa, żartuję, karat. Jeb! I teraz siu! Nie mam praw. Ale bramka, co jest? Wow! Sam sobie podałem! No i nie trafiłem! U, kurwa! Żeby pociągnęła. Wow! Jeb! Ale fake! Jest! Tak naprawdę generalnie nie wiem, czy wiesz, ale jestem chłopakiem, tak. Jakieś pytanko, mordo, coś ten, tego typu. Tylko jedna osoba z waszej dwójki strzelała bramki. Możesz się wypowiedzieć na ten temat? Generalnie to wygląda tak, że ta pierwsza osoba po prostu nie daje, kurwa, strzelić tej drugiej. No i generalnie jakby ta druga nie, ładnie nie podawała, to by ta pierwsza nie strzelała, bo co ja mam na swoje wytłumaczenie? Zamknij pis. Spodziewałeś się, że dzisiaj będzie mecz bardziej wyrównany, czy będzie też takie właśnie popierdolone? Nie słyszę, weź matkę wycisz w tle. Spodziewaliście się, że dzisiaj będzie bardziej wyrównana gra? Tak szczerze, to według mnie, no, ja to wiedziałam, że wygramy, nie? Są takie noby do rozjebania, tak było kurwa łatwo. Ty nie wiesz, ale ja sobie piwko piłam tam, nie wiem czy było widać, nie? Jestem naćpana. Nie widać po mojej mordzie, mi spuchu ryj. No, ale masz mnie bije! Ale mnie to podnieca. No i Irak, strzelam nam teraz przez siebie. Żartowałem, bo się liczę z jakimś typem. Ja pierdolę. Umiesz ty strzelać? Ona wprost jest bramka, ty strzelasz gdzieś po ścianach. O kurwa. Co ty zrobiłeś? Niechcący, potknęłam się. To on mnie popchnął, to mnie sfaulował. Kutas jebany, o kur... Ja pierdolę. Ale São Paulo. Budzę się ze saną pałą, dzwoni do mnie trapfon. Halo? Zagrasz coś? Wow! Jej, koniec! No to TikTok. A, bo my gramy! Oj, 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 oj. Ja pierdolę. O chujeje. Je, je, je! O chujeje, je! No, co ty kurwa balet ćwiczy, że tą nogę tak wyginasz, kurwa? Jest! O tak, o ja balet. Widzicie jakie sztyczki umiem? Masz mnie nauczył? Nawet sama nie miałem się nauczyć. No mogłeś podać! Nie! Nie chcesz mi dać strzelić, no zobacz! Ja się tam wychylam! Nikt się nawet wkurwił! Jest! 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 Jestem blondynką! Ej, Sunia! O mój Boże, koniec! O kurwa! Nie, ja dzisiaj z panem nie rozmawiam. Jestem obrażona. Proszę spier... Pążoni papą. Czy ta ostatnia bramka była bardzo zapowiedziana? W sensie myślała pani, że ją państwo strzelą? No, no. I to być fart. Bardzo się tego nie spodziewałam. Myślałam, że nie trafi. Proste. Co cię bawi? Menadżerka zespołem. Myślałam, że nie trafi. A jednak, niespodziewane! A co się zmieniło od ostatniego spotkania, kiedy państwo tam stremisowali, tam przegrali? Skończył mi się okres. To się zmieniło, tylko tyle? Tylko tyle. A i trochę włosy mi urosły, jak widać. Hehe, taki żarcik. Boss. Merci, pierdolaj. Merci, pierdol się. Ile jest warta? 6-700 niby. Chyba by już zadychało jebać. Nie cają mnie.